tej strony Ziwak i witam Was w kolejnym odcinku z gry Sąsiedzi z Piekła. Radom zostały nam dwa ostatnie odcinki i co, bez przedłużania, odcinek Zrób to sam. Sąsiad jest mistrzem majsterkowania, w każdym razie on sam tak uważa. Śrubka tutaj, dziura tam, a przy okazji trzeba jeszcze zajrzeć do kaloryfera i rury odpływowej. Ech, gdyby to było takie proste. Nie wiedzieć, czemu sąsiad ma dziś wyjątkowego pecha. Czyżby Woody miał z tym coś wspólnego? I wskazówkę mamy, wskazówka, niektórych przedmiotów można używać tylko w określonej sytuacji. O tym już wiemy. Tak jak, nie wiem, było z praniem. Odcinek Zrób to sam. I standardowo, gdzie jest nasz staruszek? Nie taki staruszek, ale... Co tu mamy? Tu mogę popatrzeć, tak? On idzie... Znowu muszę zobaczyć, gdzie on idzie. Najpierw próbuję majsterkować krzesło, potem idzie na górę do odkurzacza. Tu nic nie ma. Tutaj rura pod ciśnieniem. Dobra, tu nic nie ma. Aha, majsterkuje u góry. Potem gdzie? Schodzi do rury. Gdzie jest rura? Prawdopodobnie tutaj, dobra. Więc my sobie sprawdzimy kosz na śmieci, standardowo lodówkę. Tu nic nie ma i zejdziemy sobie na góry. Aha, tutaj jest piesek. On jest tutaj za blisko, żeby... A w sumie mogę iść chyba szybko. Dobrze mi pisaliście, że nie muszę się przejmować, jeżeli sąsiad jest daleko, bo nic mi nie zrobi, nie? Kaloryfer jest gdzie? Kaloryfer... Tutaj strasznie chodzi tak... Mogę to wziąć? O nie, ja już mu tu coś robię. Nie chciałam mu tego. Nie, dobrze. Teraz idzie do kranu. Gdzie tu? Dobra, złapam. 6. Dobra. Zaczynamy odcinek Zrób to sam. Musiałam sprawdzić, jak będzie chodził sąsiad, żeby już nie próbować robić tego, powiedzmy, na bieżąco, co by oszczędzić czasu, bo pewnie ten odcinek i tak mi zabierze z 20 minut. Chociaż postaram się krócej. Już mniej więcej wiem, jak idzie i mniej więcej wiem, czego szukać, żeby to było wszystko sprawne. On tu najpierw nagrywa się i robi dla mamusi, chyba dla mamusi, w sumie dla kogo by to miał robić krzesło, potem idzie na balkon. My stąd bierzemy potrzebne rzeczy, mamy bezpiecznie, kulki i obcęgi. Tutaj mamy do zdobycia kabel. On sobie ładnie tutaj tworzy. Teraz będzie gdzie szedł. Teraz idzie na sam dół, więc poczekamy sobie, aż przejdzie. I pójdziemy sobie na górę. Do łazienki nie ma po co iść, bo tutaj nic się nie dzieje. Chociaż jest rozwalony kran. Ale tam nic nie będziemy robić. Idź! No. On się wróci, mnie to jakby nie rusza. Tutaj mam coś do wyjęcia? Chyba nie. Wiem, że mogę tutaj od razu to rozwalić. On schodzi na dół, więc w sumie mam więcej czasu. Stąd mogę coś podebrać. Tylko nie pamiętam, co to. Jakaś książka to była. Ale nie patrzyłam, jaka. Podręcznik tortur. To nieźle. Elektryczną szlifierkę mu troszkę rozpieprzymy. I chyba możemy schodzić na dół. Cichutko. Tak, bo on teraz idzie dopiero do kaloryfera. I chyba... Tak, mogę podręcznik tortur z instrukcją montażu zepsuć. Teraz chyba muszę poczekać... A nie, on idzie do łazienki. Nie sądziłam, że tam pójdzie. Kaloryferem mam kulki, bezpiecznik i odcięty kabel. A co ja mam tu zrobić? Powiem Wam szczerze, że nie wiem.
wiecie co, ja się może schowam, bo chcę wejść na dół, a nie wiem, a on idzie na dół, to by mnie już złapał. Już przedtem, za drugim razem próbowałam pierwszy raz, żeby sprawdzić jego drogę i oczywiście mnie złapał, bo schodzi dosyć często tutaj do zaworów, do piwnicy. Okej, okay, teraz na 100% idzie na samą górę, to od razu mogę mu korek. Bo popatrzcie, on wyciąga bezpiecznik, a my jeden bezpiecznik mamy. Niech idzie. Więc my mu ten bezpiecznik z powrotem włączymy. I teraz na dół podkręcamy mu zawory. Jeden jakiś ogrzewania, to będzie pewnie tam do kaloryfera. Otwarty zawór wody. Tak, i on stanął i zepsuł drabinę. Kabel też tu mogę. I teraz powinno... O! Mówię, i teraz powinno go pokopać. Czekajcie, mam otwarty zawór ogrzewania i zamknięty zawór wody. Będę musiała zobaczyć, czy to jest na pewno to. Ile tu było? Dwa? I tutaj jeszcze nic nie mam. Bo tak, tu była dwie, tu będzie trzecia, tu będzie czwarta. Coś pewnie tu z wodą muszę kombinować. Musi być pewnie otwarty, czyli dobrze się schowałam. Jak on pójdzie do łazienki, to szybko pójdę otworzyć zawór. Już czaję. Idzie robić krzesło, do krzesła, okej, okay, do fotelu. Do fotelu, podmieniliśmy książkę. Podręcznik tortów, co on zrobi, krzesło elektryczne? Nie no, to jest drewniane. Naprawdę. Nie no, mamie by się spodobało. Ale skąd takie części tam się znalazły? Kotek, jakie ty chcesz tej mamusi krzesło zrobić? Raczej nie byłaby zadowolona. A tu co się stanie? Bo nie do końca wiem, co on tam robił. A, podkręcał. Okej. Okay. Uderzył w dzieci. No, i teraz idzie... Nie mogę zobaczyć, co idzie robić. Ale my mu to otworzymy. Szkoda, że nie można się tu gdzieś schować, na przykład do pieca. Albo za pralkę skitrać. To nie byłoby głupie. Tu powinno go pokopać. Powinien spaść jeszcze na kulkach. Okej. Okay. Tak miało być. Powiem wam, że jak się pozna, co on robi i jakie rzeczy są, to idzie bardzo sprawnie. Okej, okay, czyli on jest już zamknięty, więc my go otworzymy, jak on... Czy zdąży? Nie! Ups. Kurde, a szło mi tak dobrze. Zaczniemy od tego momentu. Dobra, sąsiad idzie na dół. Już mniej więcej mam podobny stopień zniszczenia, co przedtem. Jeszcze tylko pójdzie tu na dół. A za ten czas... Nie widzę siebie, ale za ten czas chcę wam pokazać gościa dzisiejszego odcinka, czyli takiego małego potwora, który do nas się przypalędał, przylazł po prostu. Ktoś wyrzucił takie bardzo duże zwierzę. Praktycznie jeszcze nie ma dwóch miesięcy, ma dwa miesiące, jeszcze nie ma trzech miesięcy i tak z nami na razie pomieszkuje. Nie wiem, wygląda jak krowa, ale nie dam mu na imię krowa. Nie ma imienia, bo nie za bardzo chcemy się do niego przywiązywać, o ile ktoś by go chciał. Ale tu sobie siedzi, zajmuje mi pół fotela. Czekajcie, śpi mi za tyłkiem. Taki grzecznie się. I muszę siedzieć na skraju. Wygonił mnie. Okej, okay, czyli to jest... Aha, bo był otwarty zawór ogrzewania, a on ma zamknięty zawór wody. A, i teraz się poślizgnie na kulkach. Już wygraliśmy, jeżeli chodzi o poziom zniszczenia, bo
tam chyba było 70%. Naprawiaj, naprawiaj. Teraz to napraw. I co idzie zrobić? Coś z kranem, ale jest zamknięty zawór. Tylko czy ja to zdążę zrobić? Powiedzcie, że zdążę. Bo chyba muszę mu to odkręcić, nie? Fuck! Fuck, to jest shit. No gówno, jeszcze raz muszę. No jeszcze raz muszę. Kiedy ja mu to mam odkręcić? Ej, stop! Kiedy ja to mam odkręcić, żeby to działało? Fuck. Jeszcze raz. Ogólnie to ogarnęłam, kiedy mam odkręcić wodę. Bo on teraz ją zamyka. Ja już ją w sumie zamknęłam. Ale on już zamyka. I teraz... A nie, nie zdążę. Nie zdążę. A jednak myślałam. Bo ja w sumie teraz powinnam iść do piwnicy. Ale ja tego nie zdążę zrobić. Nie zdążę czmychnąć. Już tak próbowałam przecież. Odkręć. 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 Uciekaj. Proszę, zdąż. Zdąż, 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 zdąż. Zdążyłam. Wow, w dupę. Wow. Bo ja teraz go odkręciłam. Okej. Okay. Te kulki powinny być, kurde, nie wiem gdzie. W przedpokoju. A ciśnienie mi skoczyło. Co myślę, kurde, już chyba ósmy raz nie będę tej gry przechodzić. Tak, i on zakręca zawór i idzie do łazienki, bo myśli, że woda jest zakręcona, bo zakręcił, żeby iść do kaloryferu. Do kaloryfery. Rów. I ostatnia właśnie pułapka jest tutaj, rura pod ciśnieniem, a zawór jest otwarty. I dziękujemy panu. Faktycznie ta misja była ciężka. I to znaczy odcinek nie będzie taki długi, bo będzie powycinany. 94%. Świetnie. Ciekawe, czy no na pewno jest ktoś, kto przeszedł nas to wszystko. Ostatni odcinek zostawiamy na kolejny odcinek. Dlaczego? Ponieważ wy widzicie ten odcinek. Ile razy powiem odcinek w tym odcinku? Ale słuchajcie, ten film będzie trwał krótko, a ja go już nagrywam no dosyć sporo. Nie popatrzę po nagraniu, ale mogę zobaczyć na... Nie, bo jak kliknę Audacity, to poczekajcie. Nagrany mam 31 minut, więc to już jest za długo. Dziękuję wam za dzisiejszy film, materiał, za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym. Pamiętajcie, że link do Facebooka znajduje się w opisie. Hej, dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, buziaki, cześć!